krążka kierowniczego też. Koła ci się złożyły. Kontroli. Dobra. Koła wam się złożyły. Ty, ale... Dwa. Podpora. Jak my go do domu zaciągniemy? Na lawecie. Halo? Jak to mówią, klątwa teren wizji, tylko podszedł. Ja stałem dalej, bo liczyłem, że to przejedzie. Ja jestem tatą Gabrysi, zbieram pieniążki dla Gabrysi, jestem Czarek. Dziadziuś. Słuchajcie, no tak naprawdę ja się bardzo tego cieszę. Tak naprawdę w offroadzie zawsze zazwyczaj tak jest, że każdy każdemu sobie pomaga. Zawsze z najgorszego bota próbują sobie wzajemnie pomóc i wyciągnąć. No, Gabrysia jest na dzisiaj też na takiej drodze, można powiedzieć, ciężkiej drodze, której też potrzebuje pomocy. Wsparcie takiej grupy społecznej jako offroad jest mega, mega naprawdę potrzebne. Bo to jest bardzo fajne środowisko, to są bardzo mądrzy ludzie. Mimo, że czasami robią głupoty, to potrafią się zachować i są mądrzy. Jest 10 bramek, masz chorągiewki. Od kierowcy zawsze jest numer widoczny. Bramkę trzeba przejechać całą długością samochodu. Jak ci się nie uda na raz, to możesz tam sobie cofnąć kilka razy, nie przeszkadza. Możesz trapy wcześniej, możesz pilota wypuścić. Nie wolno tylko bramki dotknąć lusterkiem, bagażnikiem, czymkolwiek i przejechać. Jesteśmy w pobliżu toru motocrossowego MX Czerniejew, gdzie koledzy udostępnili nam miejsce do przeprowadzenia naszej zbiórki. W zasadzie to nie jest rajd, jest to takie spotkanie bardziej charytatywne, spotkanie przyjaciół z offroadu, ponieważ nasze środowisko jest bardzo zintegrowane i rozumie takie potrzeby, to przygotowaliśmy coś do jedzenia, przygotowaliśmy kawałek trialu, przygotowaliśmy DJ-a i licytację, gdzie pieniążki w 100% pójdą na rzecz dziecka. Pomagamy również psychicznie, dlatego że ludzie potrzebują wsparcia psychicznego, ktoś o nich myśli, ktoś im pomaga, ktoś się nimi zajmuje, nie zostają sami. Mamy taką czasówkę z elementami trialu, trochę trudniejszymi. Z racji tego, że żwirownia ma takie charakterystyczne, tak? To trawersy, a to jakieś podjazdy, zdecydowaliśmy się na taką formułę bardziej trialową. Nie ma tutaj aż tyle miejsca, żeby zrobić jakiś rajd na początki. Brawo, no, tak. Top 9,45. No kurde, wyrobiłem się elegancko. Jak na dziewiczy rajs, super. Skąd w ogóle pomysł na jazdę w terenie osobówką? Nie stać mi było na terenówkę. Nie wiem, 6-7 lat temu zrobiłem prawo jazdy i pierwszy samochód, który kupiłem, od razu poszedł tutaj na żwirownię. Tylko to nie było wtedy tak ekstremalnie jak teraz. To jest tania adrenalina, to znaczy tania w moim wydaniu, nie? Jak kupuję samochody za 1000 zł, za 1500. Ten egzemplarz kosztował 800 zł, kupiłem go do jazdy do pracy. No i okazało się, że całkiem nieźle idzie w błoto. Fajnie po górkach lata. Kupiłem trochę większe kółka, zimówki, znówki, nalewki i radzą sobie elegancko tutaj. No takiego złomka jest idealna opona. Oh,
Chyba Mitsubishi Colt z 98 bodajże albo 9 roku. 1.3, pali jak smok. Czy to jest tak, że w terenie, jeżeli jeździ osobówką, to najlepsze są najmniejsze auta, najlżejsze po prostu? Tak, i najlepiej radził sobie tutaj Tico na seryjnych oponkach. Tylko zdjęliśmy z niego wszystkie drzwi, klapę bagażnika, on tam ze 400 parę kilo ważył. Szedł jak głupi nawet na dwóch garach. W ogóle wyciąłem cały tu ten pas podtrzymanie chłodnicy i jest zrobiona taka łapa podtrzymująca wzdłużną belkę silnika. I no teraz tylko misa olejowa jest na wierzchu, każdy się o nią martwi, ale jakoś sobie radzi. Taka ciekawostka, na tyle lat upalania samochodów, w tym roku zajechałem 6 czy 7. Nie zajechałem nigdy miski olejowej, nie potłukłem żadnej. Zajechałeś 6 czy 7 aut, a to jest i tak taniej, niż byś kupił jedną terenówkę. Jak taniej? Niektóre mi wychodziły za darmo, nawet jeszcze zarobiłem. No jak kupiłem Punto za 700 zł, katalizator za 500 sprzedałem, jeszcze Punto za 600 na złom, nie? Jeszcze akumulator w miarę nowy został do tego gruza. No generalnie wiem, nie znam człowieka, dla którego jest to organizowane osobiście, ale wiem, że jest, jego córka jest chora i potrzebuje dużo pieniędzy na leczenie i taka akcja, że sprzedał już chyba terenówkę i nadal potrzebuje tych pieniędzy. Nie wiem, ja lubię ludziom pomagać, bo ludzie pomagali zawsze mi, wiesz? To tak jest, że no jak potrzeba pomocy, to ja pomogę. Ja wiem, że to się kiedyś wróci do mnie, nie? Nie, jak wszyscy pomagają, to świat jest lepszy. Pewnie, że tak. Dwa podjazdy mi się nie podobały, ale tak, jestem bardzo zadowolony. Wiedziałem, że ten samochód dużo może, ale nie byłem... nie wiedziałem, że on tak bardzo kurde sobie poradzi. Wiesz, że kilka razy latałeś? Wiem, no ja zazwyczaj nim latam. Także to jest norma tutaj. Ej, ty to kołóżek samolot przyleciałeś. Stary. Dobrze. Nagrywałeś? No. To będzie. Ale nie wyrobiałem za to, bo nie wiem co nagrałem. Jedna z moich ulubionych bramek jest za mną, bo to jest taki weryfikator wykrzyżu. Ładnie widać, które zawieszenie jak pracuje. Dawaj!
Wykrzyż ci się skończył. Skąd w ogóle pomysł na tak niszowe auto w polskim ofroadzie? Znajomy rodziny ma kilka takich samochodów, bardzo się podobały. I jakoś się udało. Zastanawiałem się ostatnio nad autem, czy osobowe, czy terenowe. Padło na terenowe. Co jest takiego fajnego w G-klasie? Że jest kanciasta. I nie ma ich dużo. I jest czerwona. Co to jest za wersja? 300 GD. 3-litrowy wolnossący. Ile to ma mocy? Fabrycznie 88 koni. Ile zostało, nie wiadomo. Czy nie jest jakiś super szybki? Jest super wolny, ale daje super dużo frajdy. Kupiona była półtora roku temu chyba. No pół roku trwała odbudowa samochodu, to pół roku byłem bez auta. No i dzisiaj jest tak naprawdę pierwszy wyjazd w teren po odbudowie. Tak jak jeżdżę ze znajomymi, którzy mają pomotane trochę samochody, to no wiadomo, radzą sobie lepiej, ale mówią, że daje radę. Tutaj dwie blokady robią robotę. Być może. Metr do tyłu, Maniu! I teraz sobie. Słuchaj, strasznie siedzisz na tył. Wisi. Nie, i to wisi. Trzeba sekurować za coś, bo to wisi, żeby... Wisi. Chcecie tu wyciągarkę, żeby przytargać? No raczej tak, bo i tak chorągiewkę wywaliliśmy. Było ciężko, ale daliśmy radę. Po to, żeśmy przyjechali. Jak G sobie radzi w terenie w praktyce? Bardzo dobrze. Pierwszy raz jest idealnie, lepiej jak patrol. Szczególnie ten z teren wizji. Szczególnie ten z teren wizji. Jako jedyni dzisiaj ładowaliście się w najtrudniejszą bramkę. Zawsze wjeżdżamy. Czy disco to jest najlepszy wybór do jazdy w tak ciężkim terenie? Nie. To nie jest auto wyprawowe. To jest auto do zabawy, do dawania fanu. Jakie są jego takie największe plusy? Jest mój? Jedną z chyba największych, to dosłownie największych ciekawostek na tym rajdzie jest G-klasa na zwolnicach od Tibusa i 38-calowej oponie. Naprawdę to jest jazda na kodach. Zresztą sami zobaczycie, jak to robi w terenie. Tak naprawdę krótka terenówka z dużym silnikiem, ze zwolnicą i z takim kołem, no to nie licząc jakichś takich głębokich torfów, to jest bestia nie do zatrzymania. Co jest takiego fajnego, że się wybiera G-klasę? Co jest, bo to jest najlepsze auto terenowe. Bardzo dobry gama silników do wyboru. Trzy blokady w zasadzie.
No i tyle, no. Porównywalne auto z patrolem, jeżeli chodzi o wytrzymałość mostów, natomiast są troszeczkę bardziej nowoczesne. To jest W463, 93 rocznik, oryginalny silnik 3,5 litra turbo diesel, 136 koni. Na drogi zrywkowe było budowane, no i głównie na taką wyprawę, która się nazywa Peczorski Trakt, którą byśmy chcieli bardzo przejechać, natomiast ze względu na to, że Rosja jest zamknięta, niestety nie możemy tego zrobić. Skąd w ogóle pomysł, żeby wybrać G-klasę? No bo w zasadzie cały offroad wziął się od G-klasy. Najpierw była G-klasa, a później był offroad. Cenę wywoławczą ustaliliśmy na 50 zł. 100! 100? 100. 100 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. Prowadzimy zbiórkę, ona się pomaga. Można to zrobić bezpośrednio wchodząc w przeglądarkę, wpisywać Gabrysia SMA. Bądź po prostu udostępniać zbiórkę, tak? Prowadzimy też na Facebooku fanpage Gabrysi, gdzie się odbywają licytacje. 500 po raz drugi. 600 po raz pierwszy. 1000 po raz pierwszy. Matko, z czego ta czapka jest? Dziecko jest chore na SMA1, jest to choroba bardzo trudna. Kwota do zebrania 9 milionów jest kwotą abstrakcyjną. I staramy się pomóc w każdy możliwy sposób. 120 po raz pierwszy. Dobra, 150 300. Po raz pierwszy. 300. O, 300 telewizja daje, brawo. Minionek jest wspaniały. Wygląda co najmniej tak pięknie jak patrol. Także zachęcamy także Was, żebyście po prostu przelewali pieniądze na konto fundacji, żeby po prostu pomóc. Numer konta można znaleźć na naszej stronie facebookowej Naturalnie 4x4, gdzie publikujemy wszystkie informacje dotyczące wydarzenia oraz metody zbierania pieniędzy. Najważniejsze jest tak naprawdę duże społeczne grono, żeby nam wspólnie pomogło tak naprawdę. Liczymy na to, że ludzi dobrych serc jest wielu i tak naprawdę społeczność offroadowa jest w stanie nam bardzo tutaj pomóc. A od jakiego duże?